Cześć wszystkim, witam wszystkich tutaj w tym odcinku. No jak widzicie, widzowie po kanale, jak ktoś tutaj nie był długo, albo po prostu jak widzicie ogólnie, to po prostu przez jakiś czas już nie było odcinka, dlatego teraz nagram wam taki informacyjny dlaczego. W sumie, no tam miesiąc nie było, może tam chyba nawet ponad już miesiąc. Ale wam powiem, co się zmieniło, tam jest zachwaszczone, to tam zbytnio nie chcę wam pokazywać, jest ciemno, to i tak za bardzo nie widzicie. Dzisiaj w sumie lało, ostatnio też właśnie często pada. Się zaczęły niby wakacje, ale na praktyki chodzę, więc wiecie, też ten czas jest trochę ograniczony. No i co wam mogę powiedzieć? Przepiórki żyją, jak widzicie mamy nowy kurnik. Tak może słabo teraz widzicie, bo tutaj ta połowa jest ciemniejsza, a ta druga jaśniejsza z tego powodu, bo to jest z płyty OSB zrobione. A mi się akurat farba skończyła na dwie ściany i po prostu tak już zrobiłem, żeby im wymienić ten kurnik. Ten kurnik jest delikatnie niższy. Szerokość ta sama, ale dłuższy jest znacznie, więc jest ogólnie większy. Ale w przyszłości zrobi się to okno. Przepióreczek mamy 8, tak jak było wcześniej. Jajka teraz dobrze składają, bo powiem wam, kupiłem jakiś czas temu po Love Mix, nie wiem, jakoś tak się nazywało. Może wam dam zdjęcie, może nie w montażu. To są takie witaminy, które po prostu dosypuje się do wody tam w jakiejś dawce i później po prostu przepiórki sobie to piją i tam witaminy są dostarczane. A ja w sumie karmię tą śrutą swoją jęczmienną, jęczmień owies i kukurydza chyba, no chyba coś takiego było, no to jest tam jęczmień owies kukurydza, więc wiecie, niby są takie plotki z tego co słyszałem jak jestem na jakichś grupach tam z przepiórkami drobią i ogólnie, że ta śruta nie jest aż tak dobra jak kupna pasza i po prostu wcześniej mi się też niosły, że było 2 jajka, 3 jajka, 4 jajka, czasem 5, a kupiłem tą, te witaminy właśnie, im zacząłem dawać, to miałem normalnie, jak mam 6 samiczek, no to tak 6 jajek dziennie miałem codziennie przez dłuższy czas. Ostatnio trochę pogoda się skiepściła, dlatego mam po 4-5 teraz, ostatnio było 3-4-5 jakoś. No ale ogólnie teraz znowu jest, znaczy jeszcze nie jest aż tak dobrze, że nie składają 6, tylko teraz mam po 5 dziennie. Jeszcze z takich informacji, które mogę wam przekazać, jest to, że po prostu niby tutaj nie nagrywałem nic, bo też ograniczony czas i ogólnie takie tam. No i po prostu, no niby był tutaj temat, ale ograniczony czas i też ten kanał troszkę zaniedbałem, ale tutaj musimy to wszystko jakoś zrehabilitować, żeby to wszystko tam wróciło jak kiedyś. Postaram się nagrywać chociaż odcinek w tygodniu, ale się okaże jak to wyjdzie. Ale ogólnie teraz częściej wstawiam odcinki na TikToka, więc, bo założyłem jakiś czas temu, to chyba nawet wspominałem o odcinkach, więc jeśli ktoś nie oglądał, no to zapraszam, niech sobie wejdzie tam na mojego TikToka. Nazwa taka sama jak tutaj na YouTubie. No i co, tam właśnie też przekazuję informacje takie, które wam teraz powiem, czyli ogólnie jakiś czas temu zacząłem inkubować jajka, tych moich przepiórek, nie kupuję z Allegro nic, tylko właśnie inkubuję swoje jajka. Już miałem jedną inkubację za sobą, potem zrobiłem troszkę przerwy tam jakiś czas i teraz właśnie skończyła się dzisiaj, nie dzisiaj, albo no dzisiaj w sumie kończy się inkubacja, wczoraj mi się wykluło tam, nie wiem, nieważne ile, to sobie zobaczycie na TikToku. Z poprzedniej inkubacji wykluły mi się, z własnego inkubatora wspomnę tylko, wykluło mi się 4, z czego jeden zdechł od razu, 3 przeżyły. Jeden właśnie był taki porządny, jakby to powiedzieć. Lecz później po prostu uciekł mi stąd, wpadł w żyto i później go tam psy tam, nie będę mówił co zrobiły. Drugi to był też tak, to był taki kaleka, który nogi ma tak jak Antoś, nie wiem czy ktoś kojarzy z mojego kanału Antosia, no po prostu nie pamiętam jak się nazywała ta choroba, czy jak to się tam zwie, że nogi po prostu zamiast mieć normalnie prosto te swoje, te łapy, to on ma tak krzywo, że mu uciekają na boki, to był taki drugi. Trzeci jest taki, że musiało się gdzieś obalić, który mi został ostatni, bo ten z tymi krzywymi nogami po prostu zdechł po jakimś czasie. Został mi jeden, co ma tak troszkę krzywy łeb, główkę taką, on ma już chyba 5 tygodni albo 4, no coś 5 bardziej. Albo piąty kończy się, coś takiego i on żyje póki co, ale też jest trochę kaleką i zobaczy się co z nim będzie. Teraz jest druga inkubacja i nie wykluło się za dużo z tego własnego inkubatora, lecz po prostu wykluły się zdrowe, no i chodzą, jedzą wszystko dobrze, więc to one mają dopiero dzień, ale to w przyszłości się w sumie okaże czy będą zdrowe, ale liczę na to, że tak, bo po prostu widzę po nich, że są silne. No i co, tutaj wam jeszcze zaraz pokażę jakieś tam wstawki z inkubatora, jak wygląda. Jeszcze z takich informacji, które wam powiem, no to chcę po prostu w nim zrobić jeszcze wiatraczek, żeby tam wszystko wentylowało mi, bo też przez to może mi się tak mło kluje tych przepiórek. On jest zrobiony z płyty OSB i też ma trochę nieszczelności, no to dlatego też go cieplę chyba z każdej strony styropianem.
No i potem myślę, że we wtorek będę miał kolejną inkubację w stawie, jak będę miał już wiatraczek i wszystko ocieplone, tak żeby później w sobotę mi się wykluło, jak będę w domu, bo teraz 5 dni w tygodniu robię, więc wiecie, jak to wygląda. Informacje, które chciałem wam przekazałem, jajka się niosą, wszystko jest git, wózek jeszcze no nie zrobiony, to akurat wszystko stoi, robota. Póki co ogrodzenie też jeszcze nie zrobione. No ale cóż, tam jest ciemno, to wam teraz zbytnio nie pokażę. Jeszcze wam na sam koniec odcinka pokażę tam przepiórki, te małe i ogólnie jak to wygląda. Więc tutaj mamy taki odchowalnik ala zrobiony z desek. Kiedyś miał być to inkubator, ale jest teraz odchowalnik. Jest tutaj trochę brudno, ale nie patrzcie, bo to już był wcześniej pisklaczek. Mamy tutaj lampkę taką po prostu, jak jest do biurka. Póki co im niczym nie ścielę, tu pojedełko takie amatorskie, bo nie wiedziałem jak zrobić z kieliszka oraz od słoika tej. No tej nakręteczki to jak chce im dać, no to po prostu lekko podniosę, o i mają wodę. Pasza to też od słoiczka takie, no takie jakby to nazwać amatorskie troszkę. No i tutaj co najważniejsze to nasze małe piskleczki. O tak wyglądają. Muchy tutaj latają, no niestety. Ale to tam można wygnać, ale one i tak w sumie wlecą. Eleganckie, mamy dwa, no dwa się wykluły, więc w sumie i tak wam powiedziałem ile. No ale fajnie, że są chociaż póki co zdrowe. Co do drugiej przepiórki, to tej 5-tygodniowej mniej więcej, ona widać, że będzie w przyszłości troszkę biała, mieszanka taka. Jest teraz w klatce po chomiku, no niestety, bo wcześniej była w odchowalniku, tym co wam pokazywałem. Lecz po prostu ona gdzie była te małe, nowe i po prostu tutaj ją dałem. W przyszłości po prostu za tam myślę, nie wiem, z 2 tygodnie, tydzień, coś takiego będzie już w kurniku. Tutaj też amatorskie pojedło, tylko większe trochę. No i co, tutaj właśnie ma taki krzywy łebek, nie wiem czy widzicie. I też ma trochę problemy z utrzymywaniem równowagi, więc to się zobaczy, co w przyszłości z nią będzie. Przechodząc do inkubatora, tutaj mamy dwa po dwie dziurki ze przodu i z tyłu zrobione. Tu mam skorupki, to nie patrzcie, bo to właśnie wszystko z tej inkubacji jest. Tu prostotą sobie pomagałem. Tu mamy żarówkę, oprawkę kupiłem za chyba 3 zł. Ten komputerek chyba łącznie za 40 zł. Tu mogę sobie ustawić, tutaj jest akurat ustawione, że się włączy lampka od 37,6, a wyłączy od 37,7. Oczywiście tam zawsze troszkę podskoczy, troszkę spadnie. O, jak widzicie. O, no coś takiego, więc tutaj są lekkie wahania, ale myślę, że to normalne. Zamykany na taki kluczyk, jest dosyć niewielki ten inkubator. O, i tu jak widzicie, zaraz się zapali, to zobaczycie, żarówka chyba 40-watowa, no tak, 40-watowa. Ogólnie od środka jest w miarę szczelny, ale zrobiłem jeszcze otwory wentylacyjne. Tak to wygląda, kieliszki z wodą, tutaj są, żeby była wilgotność. Na początku daję zawsze 2, potem daję 3, żeby była ta większa wilgotność podczas tej inkubacji. Tu mamy czujnik, oczywiście żarówkę samą. Na TikToku tam wam pokazywałem już wielokrotnie ten inkubator. Na dole jest położona taka siateczka, żeby się jajka nie bujały i lepiej się obracało. No co, tak to wygląda. Trochę tej wody brakuje, lecz to dlatego, że po prostu już końcówka inkubacji, a tutaj są te jajka, które się nie wykluły. Miałem, wstawiłem 28 jajek, 8 odpadło po 7 dniach. 2 się wykluły, a 3 czy 4 to po prostu próbowały się, a im się nie udało. Tutaj póki co nie widziałem, żeby te próbowały. I najprawdopodobniej jutro pójdą do wywalenia, ale póki co damy im jeszcze szansę. Ale wątpię, że się wyklują, to już mógłbym w sumie nawet dzisiaj wywalić, ale no niestety. Właśnie tutaj będę chciał go ocieplić, ten inkubator, podłogę od środka, żeby od środka lepiej trzymała temperatura. No i później góra, tam wszystkie boki oprócz dołu, bo w środku na dole będzie ten styropian. No więc tak tutaj wszystko u mnie wygląda. Pierwsze inkubacje, coś tam, no niby mało wychodzi, ale coś tam wychodzi, to najważniejsze. No i co, widzimy się w następnych odcinkach. Powiedziałem to, co chciałem w sumie. Najważniejsze rzeczy o przepiórkach, a to co się dzieje po prostu na polu, to bo wam powiem za, nie wiem, niedługo, jak będzie lepsza pogoda, je poogarniam tam. Widzimy się w następnym odcinku, cześć.